bardziej nagradzajcie jedzenie. Przy tym moim kagańcu to ciężko. Załóż, kagańc daje krupę. Ale tutaj powąchać kabanosa. Nie ma Krzysia. Nie ma Krzysia i nie ma kabanosów. Nie ma Krzysia, nie ma kabanosów. Tragedia. No dobrze, to witamy Was na tym naszym pierwszym tramwajowej wycieczce, którą organizuje szkolenie Słuszki Dom. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Pierwszy raz. Na razie wszystko ok. Kagańce każdy ma. Zmotywowany pies jest, więc staramy się motywować je jedzeniem, żeby ładnie sobie tutaj siedziały i wytrzymywały ciekawie podróż. Zobaczymy jeszcze, jak ruszymy, tak? Bo dryń, dryń i nasz kolorowy tramwaj robi bum, bum, bum. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ashi? Cześć Ferdek. Cześć Ferdek. Cześć Ferdek. Cześć Ferduś. O, tutaj piesek daje łapkę. No, ruszamy. Bochun daje łapeczkę, można. Bochun? Tak, trzymaj się. Trzymaj się. Tak. Ania, bardzo ładnie każdy po kolei sobie podchodzi, żeby nie wszyscy naraz. Zawołaj ładnie korę, wydaj komendę. Czyli wykorzystajcie sobie to posłuszeństwo, które ciągle marnujemy na placu. Tak, a ja zaraz zrobię z kanarami. Czyli kanary dzisiaj. Jak podróż? Nie trzymaj tak, nie będzie.
Więc spokojnie nad morze możemy jechać. Tramwaj. A co? Wesoły tramwaj po ulicach tego miasta mknie. Czasem za pompą. Ale nie całujemy się. Thank you.
wiesz co, mój ojciec kiedyś jechał tramwajem, kasował bilet, tramwaj ostro zahamował i tata takim krakowiaczkiem przeleciał przez cały tramwaj i wpadł na kobietę, przegrał całe bardzo jaje. Jak podróż? Super, no sady, to bardzo jest to, to rewelacja. Chodź, nie mówimy, jakbyście kiedyś chcieli. Thank you.